Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanek100 i witam was w 7 odcinku 3 sezonu Zagrajmy w Rimworld Alpha 13. Nie pamiętam, co robiliśmy w poprzednim odcinku, ale z tego, co mi się wydaje, to postawiliśmy tutaj ten zaawansowany stół do badań i także badamy teraz sobie multi-analyzer, który pozwoli nam odkrywać kolejne tutaj jeszcze lepsze technologie. Także postawiliśmy konsolę łączności oraz nadajnik, dzięki czemu możemy już handlować nie tylko z innymi frakcjami, ale głównie z gwiezdnymi kupcami. Także chyba zrobiliśmy, z tego, co pamiętam, tutaj ten nasz ołtarz, w razie gdyby tutaj Artur i Wiktoryna chcieli się ożenić. No i także zastosuję się teraz do kilku waszych porad. Z tego, co mi się wydaje, to wszystkie te porady zostały napisane przez Michcia, za co bardzo oczywiście dziękuję, czyli przez tego tutaj pana. I tak, pierwsza porada to jest taka, żeby zbudować wokół naszych upraw ściany w ten sposób. Dać tam obszar bez dachu, chyba już od razu tutaj będzie, tak mi się wydaje. Albo i nie. W każdym razie oznaczyć tutaj obszar bez dachu. No i także wiadomo, jakieś jeszcze tylko wejście, gdzieś tutaj powiedzmy. W sumie tych wejść by się trochę więcej przydało, to zrobię tak po kilka. Żeby tu było w miarę dużo przejść, bo dosyć jednak duży to jest obszar i żeby tak chodzić naokoło, to trochę bez sensu. Tak, i to jest pierwsza porada. Druga porada to, żeby tutaj dla naszych więźniów zbudować krzesło i stół. Tylko właśnie nie wiem, jak to za bardzo zrobić, gdyż mam tutaj bardzo, bardzo mało miejsca, a ten stół zajmuje aż dwie kratki, czyli całkiem dużo. Chyba tutaj nic mniejszego nie ma, jest tylko taboret, ludzie na nim siedzą. Tutaj tylko mamy krzesło, no krzesło zajmuje jedną kratkę, gorzej ze stołem. Taboret. Także nie wiem, Michał, jeżeli o to chodzi, to musiał zrobić większe te cele, a na razie nie mam myśli na to zbytnio surowców, także to więzienie jakieś trzeba będzie przenieść i gdzieś indziej zrobić. Ale na razie damy sobie z tym siana, z tą twoją poradą. I tu patrz, tego co pamiętam, była jeszcze jedna, nie, tylko tyle widzę z porad. A nie, jeszcze jedna, przepraszam, zamiast worków z piachem stawiać dwa rzędy głazów. No dobra, spoko, tak będziemy robić, kiedy będziemy mieli już... Będziemy mieli już mury. To będzie, myślę, wtedy całkiem dobre. Tylko jeszcze nie wiem, gdzie te mury dokładnie zrobimy. Ale myślę, że na razie też nie musimy się o to martwić, bo z tego, co widzieliśmy, no to te ataki piratów i tak dalej są dosyć słabe w porównaniu z tym, co jest na wyższych poziomach trudności. Dlatego myślę, na razie w mur nie będziemy inwestować. No i cóż, odpalam już w końcu grę. Przez 3 minuty tutaj gadałem troszeczkę. Tak więc mam nadzieję, że taki stan rzeczy wam odpowiada. Aby najmniej nie przeszkadza, jak tak czasami troszeczkę pogadam o tym, co tutaj będziemy robić i tak dalej. Kolejni potrzebują leczenia, demoniku, co ci się stało? Jelonek cię zaatakował, cholera, uciekaj od jelonka. O Jezus Maria. Dobra, uciekaj do tego, do kolonii i się kładź do łóżka, za chwilę cię ktoś tutaj opatrzy, nie pamiętam kto. Bodajże Artur? Tak, Artur cię opatrzy, dokładnie. Dobrze pamiętałem. Kapsuły transportowe rozbiły się niedaleko, mamy w nich skórę bobra. Okej, no spoko. Może być i skóra bobra, nie wiem w sumie po co nam, ale to nic. Nie mamy lekarstw, no właśnie. I to jest trochę problem. Co tu masz? Siniak, blizna, siniak, złamanie. Niedobrze. Niedobrze, mamy tutaj złamanie. No, zobaczymy, mam nadzieję, że będzie dobrze. Przydałoby nam się jakiegoś gwiezdnego kupca ogarnąć, który by miał lekarstwa, bo by nam się przydało takowe kupić, niestety. No cóż, zobaczymy. Głód u Denisa. Czemu? I coś sobie zjedz. A, bo nie mam co jeść, no tak, zapomniałem, tutaj muszą polować na zwierzątka. Dobra, już się widzi, który na tym zajmuje, żeby już jakiś tam posiłek zrobić, także mam nadzieję, że tutaj za chwilę Denis coś zje. No niekoniecznie surowego, bardziej myślałem o jakimś gotowym posiłku. Co no już tutaj ładnie Wiktoryna nam robi, tylko no niestety potrzebujemy dużo więcej mięsa. Ale z tego co pamiętam, to ostatnio właśnie ustawiłem tutaj całkiem spore polowanie, tak więc myślę, że sobie poradzimy, przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj mam już kolejnego jelonka do poćwiartowania, dobra, już będzie, myślę, spokój z jedzeniem. Tutaj mam naszego Shortiego, który jak tam trening już się nauczył.
maksymalnie co może, bo on niestety już więcej nie może, bo ma tylko średnią inteligencję, ponieważ jest królikiem. A tak właściwie to jestem ciekawy jednej rzeczy, chwilę. Tu gdzieś były jakieś jaguary, czy nie pamiętam jak to, co to było zwierzę, w każdym razie jakiś taki dziki kot. No tylko aktualnie, że... O, tu jest właśnie na przykład jakiś. Czy ja ci mogę oswoić? Mogę. Spróbujmy. Dobra, to nie. To jednak nie, bo możesz zaatakować przy nieudanej próbie oswojenia. Ha. To takie trochę byłoby niebezpieczne. A mam 1% szans, tak więc lepiej nie. Tu w ogóle coś leży. Co to? Żółw ciało, Boże. Biedny żółwik. Dobra, a coś innego do oswojenia? Jakiegoś takiego bardziej... Podejrzewam... O, grizzly bear. A weźmy sobie. Pewnie, czemu nie? Będzie dużo mięsa. Z niedźwiedzia. Cóż, dobra, na razie tego koguara, czy nie wiem, czy to będzie jaguar po polsku, czy co to będzie za zwierzę. W każdym razie wolę go nie oswajać, bo może nam zjeść kolonista, tego byśmy nie chcieli. I demonikus w pełni wyleczony, bardzo, bardzo fajnie. Okej, tutaj kolejny jelonek, tak więc już nam raczej mięsa brakować nie będzie. No i cóż, na razie czekamy, jak to tutaj, 87%, już bardzo niedużo. Kto potrzebuje leczenia? Demonikus, co znowu? Jezus Maria, znowu oberwałeś pewnie od jakiegoś jelonka. A jak? Oczywiście. Czemu się tak obrywasz od tych jelonków? Nie rozumiem tego. Kompletnie. No ale cóż. No tutaj jak widzicie, Shorty też sobie z nami śpi bardzo słodko w swoim kojcu. Tak to kojec? Jak to się nazywało? Aha, po prostu miejsce do zaspania. Okej, okay, no ale może to być kojec jego. O, ci znowu love. Serduszka jej. Okej, okay. Czemu tu jesz surowe? A, bo nie ma tego. No gotuj pani, gotuj. W ogóle przydałoby się może troszeczkę większy limit dać, tak na 15. Już teraz mamy więcej kolonistów. I się by przydało właśnie zrobić zapas tego jedzenia. W sumie to możemy tak naprawdę powtarzać to bez przerwy. Żeby cały czas nam robiła jedzenie. To myślę ma sens. Co by nie było. Na chwilę, a... Proste danie, chwilę szczegóły. Wymaga surowe jedzenie. A, z jednego składnika, no właśnie, widzicie. Chwilę, dobre danie, takie dobra, okej. Muszę pamiętać, że jeżeli będziemy się kończyć mięso, to muszę tutaj ustawiać właśnie, żeby robiła to takie bardziej proste dania. Obniżony nastrój Denis. Dlaczego? Potrzeby. Spadające się ubranie, chory. Czuję się źle, brak rozrywek. No właśnie, brak rozrywek. Boże, zapomniałem kompletnie. Dobra, postawię wam tutaj troszeczkę rozrywek tego typu. Jak na przykład trzy takie. Można by też wam szachy postawić. Ale na razie może nie. Na razie tylko te takie patyki. Demonikus znowu jest ranny. Jej. Super. No, nam się nie udało zrekrutować tego więźnia i mamy handlarza, dobrze. Kto tu handluje? Bodajże Artur, ale nie jestem pewien, chwilę. Kto jest tutaj najlepszy? Social, ty masz 8, 6, 10, kamienny! Kamienny, handluj. Wezwij go, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie miał ciekawego. Dobra, możemy mu, widzę, posprzedawać skóry. Co nie byłoby aż takim złym pomysłem. Możemy mu sprzedać naszego zajączka, ale tego na pewno nie zrobimy. Możemy od niego kupić trochę rzeczy, ale też tego raczej nie chcemy. A zdecydowanie chcielibyśmy leki. Boże, jak drogo. Ale potrzebujemy trochę lekarstw. To weźmiemy sobie tak z 10. Ujeju, dużo. Dobra. Skóra dzika. Sprzedamy im skóry. No, kompanów nie będę sprzedawał. I za 300 by nam wtedy wyszło, za 10 leków. Czy tu czegoś jeszcze mam nadmiar? No nie bardzo. Agawa. Czy to może służyć? Właśnie nie wiem, czy to nie może służyć trochę do leczenia. Też. Nie jestem tego pewien. Mogę w sumie trochę jej kupić. Ona widzę tania jest. No kupimy z 20, zobaczymy. No i niestety więcej nic im za bardzo już nie mogę sprzedać, tak jak patrzę. Ale potrzebne nam są leki.
Metalu też im nie sprzedam. No nic, już im więcej nie mogę sprzedać. Ale dobra, zaakceptujemy takiego trade'a. Potrzebuję lekarstw. Jestem ciekawy, co z tą agawą. Surowa agawa, no super. Nie wiem. Nie wiem, co z tą agawą. Mam nadzieję, że ktoś tutaj za chwilę przeniesie. Mam to raczej nie może. Chyba nie może. Ona jest chyba jako żywność, ale jeszcze sprawdzę. Żywność. Surowe jedzenie, surowe rośliny. Tak, agawa, ona tutaj nie może być, czyli ktoś ją, mam nadzieję, za chwilę. Shorty nam zjadł agawę. Wiewiórka nam zjadła agawę. Kuźwa. Zabierzcie ją z domu, zaraz to rozjedzę, cholera. Zajmij się transportem. Nie, widzę, to jest chyba jako zwykłe jedzenie. Z tego co pamiętam, kiedyś to było brane jako lekarstwa, no teraz najwidoczniej tak nie jest. Tu mam niezłożyłe. Nie złożyła. Także kopać tutaj, kopać. To ma znowu obniżony nastrój, Denis. Denis, czemu? Surowy posiłek. Wiktoryna, czemu ty śpisz? Nie śpi. Napierdalaj gotowanie. Ty się widzę, nie wyrabiasz, kurde, z tym jedzeniem. Trochę cię muszę zmusić do tego, żebyś gotowała. Bo widzę, że tak niechętnie to trochę robisz. A jedzenie nam potrzeba od cholery. Jak na razie. Także robisz, ciśniesz. No mam tylko, no dobra, 3 posiłki. Bo cały czas ktoś to zjada i nie możemy utrzymać takiego zapasu. To jest najgorsze. O kurwa. Dobrze, że kupiłem te lekarstwa. Bardzo dobrze. Artur. Dobra, już się tym będziesz zajmował. Bardzo dobrze. Jezus Maria Dżuma. Mam nadzieję, że Denis nie umrze. Na szczęście mam te leki, tak więc powinno być dobrze. Kurwa, nie karm go surowym jedzeniem. Pojebało cię? What the fuck? Czy on go naprawdę nakarmił surowym jedzeniem? Co za debil. Ech, no trudno. Mało lekarstw nadal, ale niedługo... Tylko 6, co? Na co tyle lekarstw poszło? What? Jezus Maria. Jak tam to? 95%, dobra, niedługo to zbierzemy, będziemy mieli chociaż ziółka. Do leczenia, tyle dobrego. Gdzie jest Wiktoryna? Czemu tu jesteś? Aha, oglądasz sobie gwiazdy, jesteś szczęśliwa. No dobra, okej. Ale napierdalaj gotowanie! Musisz robić tyle żarcia, ile tylko dasz radę. Bo brakuje nam. No dobra, idź spać. Jak tam, no, nie chce ci się mocno spać, ale dobra, niech ci będzie. Bo czemu jesteś taka zadowolona? No strasznie zadowolona jest, to w sumie dobrze. Get some loving, no tak, zapomniałem. Bardzo niskie oczekiwania, opinion of my lover Arthur, aha. Ona też jest chora? A tak, no tak, 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 ten pasożyt, okej. O, zaćmienie, super. Nie będzie prądu jeszcze zaraz. Obniżony nastrój, dobrze. Czemu? Głównie dlatego, że jesteś chory. Ale dobra, teraz jadłeś troszeczkę lepszy posiłek. No właśnie, to już ci trochę poprawiło nastrój. I znowu nie mamy jedzenia. Wiktoryna, rób to jedzenie, noż cholera. No bo nie wyrabia z jedzeniem normalnie. Kto potrzebuje leczenia? Denis, dobra, tam się nie będą zajmować. Ja jej muszę, naprawdę, muszę jej teraz nakazać robić tyle tego jedzenia, ile tylko da radę. Nie ma, że spać, nie ma, że boli. Trzeba po prostu robić jedzenie, no bo nie możemy w ogóle utrzymać zapasu. Jakiegokolwiek. To nam Shorty je. Ziemniaki, ale to niech sobie je. Nie będziemy mu zabraniać. Okej, mamy 6 posiłków, czyli teoretycznie na jeden dzień nam chyba powinno starczyć, bo chyba mamy 6 kolonistów, z tego co mi się wydaje. Plus więzień, czyli chyba 7 osób. Raz, dwa, trzy, cztery. 4 na razie naliczyłem. 5, 6, 7, no dokładnie. Na 7 osób musimy mieć posiłek na każdy dzień. No, czyli na następny dzień mamy już jeden zapasu, dobrze. Chociaż ja jej tutaj jeszcze nakażę naklepać trochę. Tym bardziej, że ona jakoś mocno spać nie musi teraz jeszcze. Także lecisz, Wiktoryna, z tym jedzeniem. Goście, o! Jej, będzie można pohandlować, bardzo dobrze. Kamienny, jesteś gdzieś tutaj w okolicy, gdzieś tu ty chyba byłeś, nie, to mi chciał.
A ty kamienny, jak tam zmęczony mocno, idziesz do łóżka, nie idziesz coś zjeść, ale podejrzewam, że już... Nie, w sumie jeszcze nie, dobra, to ja ci każę i rozkazuję, idź i trade with him. Trade with him. Now. Right now. Grand EMP możemy wam sprzedać, w sumie czy to mi jest potrzebne, w sumie może się przydać na wszelki wypadek, ale łuku na pewno nie będę używał, to mu sprzedam. O, zapalająca wyrzutnia, karabin szturmowy. Drogo, leki, o leki, leki, leki. Ale ma, ale kurde, drogo. Mogę wam trochę dobrych posiłków sprzedać. Bo to w sumie całkiem sporo. Szkoda, że nie mam większego zapasu. Ale za to kupię trochę leków. Tak, żeby wyszło mniej więcej na zero, byśmy musieli im dać 8. Dobra, takiego trade'a mogę zaakceptować. Także Wiktoryna będzie miała jeszcze więcej do roboty. Nie gotuj. Tak do 10. Jak będziemy mieli zapas 10, to ci dam spokój. Okej. Tak, zapas 10 i ja już mogę jej odpuścić. 7. 6, no nie. Cały czas nam zjadają. Okej, 7. Zajmij się gotowaniem. Nie, fuck. No to koniec gotowania. Jak na razie nie mam prądu, bo mam zaćmienie. Do 14 godzin się skończy chyba. O, mamy multi-analyzer, bardzo dobrze. I co możemy zrobić? Musimy najpierw ten multi-analizator postawić, dobrze. Co to jest? Nie, to raczej mi nie jest potrzebne. Hydroponika raczej też nie. Tak się zastanawiam nad uzyskiwaniem metalu. To jest całkiem, może być przydatne. To raczej nie, moździerze. Myślę, że też nie. Myślę, że odzyskiwanie metalu tutaj na razie pójdziemy. Oraz także od razu architekt. Podejrzewam, że to będzie w różnych. Multi-analizator. Musimy go postawić gdzieś tutaj. W miarę blisko. Ta lampka mi tu trochę przeszkadza. Ale jak tu go postawię, chyba będzie dobrze, mi się wydaje. Albo tu. No, jak tu go postawię, powinno być dobrze, okej. Okay. To tutaj sobie stanie. Natrafiliśmy na Jade'a, tutaj. Okej, okay, no dobra, kopcie, kopcie. Będziemy mieli trochę szmaragdów. Może gdzieś komuś sprzedamy, Denis. No nie, dobrze. Jestem ciekawy, gdzie te Jade'y są składowane. W ogóle mamy jakieś ciała. To nic. Ale nam się nie udało go zrekrutować. Nie mamy prądu, co jest dosyć przykre. Przez to w pomieszczeniu jest bardzo zimno. Przynajmniej w tym, w sumie tutaj to musi być bardzo zimno. Nawet bym powiedział, że to jest za ciepło. No zaćmienie, kończ się. Kurde. No mniej więcej 24 godziny. O dobra, to skończyło się, bardzo dobrze. Denis, Denis, Denis. Jesteś chory, jak tam? Odporność 73, dobra. Okej. Już jest w miarę dobrze. Już niedługo, myślę, spokojnie. On już będzie, że tak powiem, w pełni sprawny. Dobra, mamy już także prąd. Także trzeba robić jedzenie. Wiktoryna, wstawaj. Wstawaj. No nie, jeszcze nam króli kiedy dobre jedzenie, fuck. To niedobrze, on nie powinien tego jeść. I mam jeszcze nagły atak. No dobra, trzech. Niedużo. Pod broń, schodźcie tutaj wszyscy. No, Michcia tu widzę pierwszy, no to Michcia ustawimy tu, tu będziemy, myślę, dobrze chroniony. Artur, tu. Kto ma jeszcze broń palną? Ty w ogóle nic nie masz, to coś wyekwipuj. Brzytwa, te granaty EMP się w sumie nie przydadzą, ale sobie weź je, już tak na wszelki. No, Denis, wiadomo, zostaje w łóżku. No i dobra, reszta niech się ustawi tam, gdzie miała się ustawić. Kto tu? Wiktoryna, ty dobrze walczysz wręcz, prawda? Charakter... no... 3, nie. 10. A ty masz granaty. Czyli ty, Demonikus, jeszcze... Chwilę, nie pamiętam, gdzie Artura ustawiłem, albo daj, że ty tutaj przyjdziesz. Tak, dobrze, okej. Okay. Reszta, spokojnie. Czekać. Która też podejść bliżej. Kamienny, ty również chodź tu. No i dobra, czekam aż podejdą, przyspieszmy trochę czas. No i dobra, okej, okay, zaczyna się, myślę. O, trafił. Chociaż widzę niemocno jakoś, chyba nawet nie jest ranny żaden z naszych kolonistów. Okej, okay, tutaj kurde. Mają zasięg lepszy.
No i teraz pytanie, co my mamy robić? Ty co masz? Ty masz pistolet. Kurde, mają samą broń palną. No i musi trochę wyjść Artur, bo nie ma zasięgu. Za chwilę go wycofam. No kurde. Dobra, wycofam go już teraz. Okej. No i cóż, myślę, że trzeba będzie zrobić taką trochę akcję YOLO. Hashtag YOLO. No zobaczymy. This is Sparta. No jak na razie nie trafiają, dobra. Powiedzmy ogień osłaniający. Dobrze, okej, ładnie, ładnie, ładnie. To za chwilę myślę, Demonikus sobie poradzi, chociaż... Dobra, okej, Demonikus sobie poradził. Także niech się wycofa. O, fuck, padł, ale dobra, uciekają chyba. Tak, dobra, okej. Zwalniamy was. I tak, ta zginęła, czy tamten, dobra. Brzytwę, wszystko podnosimy oczywiście. Także ubrania z poległych wrogów. Tutaj niestety Demonikus został dosyć poważnie ranny. Uratuj go. Dobra. Wy również get out. I uratujcie od razu tego tutaj. Nie Shorty, Jesus. Kamienny. Weź do niewoli, a dokładnie. No i okej. Nie poszło jakoś to bardzo dobrze. Przydałoby się jednak to umocnienie, już myślę pomału. I myślę, że tym się teraz zajmiemy. Mam także w sumie dużo broni, bardzo dobrze. Mam dwa pistolety kolejne. Ja już tutaj się zajmę tworzeniem jakichś murów, bo jednak z tego co widzę, mam tutaj problemy. Także zaczniemy już tutaj od zbudowania murów. Ile już zrobiłem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie wiem, czy to raz, równo wyjdzie. Trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. W ten sposób. Także zastosujemy się tutaj do rady pana Michcia i ustawimy tutaj składowiska. Tylko teraz tak właśnie, jak to zrobić. Chwilę, w ten sposób. Tak. O tak o, chyba, jak rozumiem. W ten sposób by te składowiska musiały wyglądać. I tu będziemy składować kamienie. Po prostu. O. Także w taki sposób to ma wyglądać. Podejrzewam, bo tutaj Michał wspominał, żeby właśnie układać po dwa rzędy, tak więc tak to też robię. Dobra, i na tych składowiskach jedyne co będziemy składować to będą zasoby bodajże nieprzetworzone. Kamienne bloki? Nie. W sumie to powinienem dać wysypisko, wiecie? Chociaż kamienne bryły. Ja tu powinienem dać nie składowiska, tylko powinienem dać wysypiska. Wysypisko, właśnie, tak więc niestety musimy to wszystko zrobić jeszcze raz. Ale to nic. Oj, dobra, tutaj trochę za dużo. Usunię obszar tutaj, okej, dobra. W sumie tak nawet będzie trochę szybciej, jak będę robił tak i tak. Przynajmniej tak mi się wydaje. Od razu postawię już wszędzie. Teraz tylko pousuwam te obszary. O, w ten sposób. No i dobra, i teraz tutaj skład. O, właśnie. Teraz tak, broni nie. I zwłok nie. W ten sposób. Zwłoki nie. Broń nie. Zwłoki nie, broń nie. Tu w ogóle jest źle. Za chwilę poprawimy. To nie, to nie. I to nie, i to nie. I tu trzeba poprawić, tak, dobra, czyli wysypisko, bach, okej, dobra, w ten sposób. Czyli trzeba będzie także nazbierać sporo kamieni, na to wychodzi, także od razu tutaj ustawimy, przy okazji oczyścimy troszeczkę przedpole, żeby tutaj nie mieli gdzie za bardzo się ustawiać i bronić. No i także jeszcze postawimy prowizoryczne wieżyczki. Dwie, tu i tu. O. Takie dwie prowizorki. No, myślę, że tak będzie dobrze. Okej.
No i cóż, ten odcinek myślę zakończymy. W kolejnym odcinku najprawdopodobniej tutaj jeszcze zbudujemy sobie identyczny mur jak tutaj na dole. Jeszcze to zobaczymy. Tak czy siak, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.